wybraliśmy takie miejsca. Natomiast zobaczcie, no to. O, tu jest gniazdko. Trochę kicha. Lampki działają. No, ale te gniazdka tak to kompletnie nieprzemyślany temat. No i tak, jesteśmy w składzie. Eisenstadt. No nie wiem, czy to jest koniec, gdzie on się tam będzie przepinał, bo tu nie widać rozkładu. Usiedliśmy jednak w wagonie malowanym przez OBB. Nie Ventusa. No i zobaczymy. Bardziej nam się podobał tamten. Nie zrobił na nas pozytywnego wrażenia. Tu jest zdecydowanie przyjemniej. No, powiemy wam, że jak się zerwał, to łup. Co? No, zasuwa ostro. Prędkość rzeczywiście. No, wyśmienita. Ile już chyba? 160 czy co? No, chyba tak. Kice pierwsza. Stacja? Tata, możesz sobie rozłożyć. Machen. Czy jakoś tak? City Shuttle. Jakie w ogóle lokomotywy? Odjeżdżamy z Brook Underleigha. O, jakie lokomotywy? 1044. Numer mają 1044. 287 chyba ta jedna. Wyświetlacze. Fajne. Napisało Bratysława Petrzalka. Na tamtym to
11:44. Trzymaj, nagrywaj sobie. Odjeżdżamy z win. Z win. Wiem, coś tam. To jest 85-42-9. My się pakujemy, bo następna stacja to Wienha od banków i widzimy się w Wiedniu. No to jest ta stacja, którą widzieliśmy. No. Nagrywasz? Nie. Railjet gdzieś? Ło! Jakie ładne. No, elektrony 2. Takie ładne. Idziemy kupić torcik wiedeński, a później zjemy kiełbaski, a później pewnie już do naszego Danubiusa pójdziemy albo coś jeszcze nagramy. No, już gadzie jestem Sachar. No i jesteśmy Wiedeń, ICE do Dortmundu spóźniony. Co my robimy? No my idziemy poszukać tortu Sachera i na kiełbaski. Tak, a więc szukamy jakiegoś sklepu, w którym są słodycze. O właśnie, konditoraj mamy tam. Idziemy, no obiecaliśmy, trzeba słowa dotrzymać. I tutaj macie kasy, można kupić bilet. Kupowaliśmy. Część można kupić w internecie, jest taniej, także polecamy. A tu idziemy zobaczyć, czy będzie tort Sachera. Zobaczymy. Kupiliśmy. Mama, patrz się, mamy dla ciebie. Teraz zapakowany. No pięknie. My idziemy teraz, czekaj, gdzie były te kiełbaski? No, czekaj, jestem, czy wiesz. Wiem, gdzie, przy wyjściu na perony, ale w którym miejscu, nie wiem. No, uwaga. Orientacja w terenie. Test the West. A ty pamiętasz? Tak. Ja wiem, w którym miejscu, ale nie wiem, jak tam dojść. Szukamy dużego... Właśnie, tak. A ten jest na dole? Proszę? Ten jest niżej? Wiesz co, wydaje mi się, że musimy zejść na dół. Nie. A nie, tu jest nie, wielkie nie, bi. Nie, tu jest wielkie bi. O, no. Znaleźliśmy. To jest, o. Tam możemy... Widać nawet pociąg. Tak. Jest tu wielkie bi? Ale nie ma wielkie... O, nie ma bi. Nie ma bi. Ściągnęli pszczołę. Nie ma restauracji. Nie ma restauracji? Zabrali? Zobacz jaka... Panie, patrz pan. Łoj. Nie ma naszego. Są wszystkie, ale jeszcze naszego nie ma. Nie ma. A nie, tam jest. A tam jest ten... Lunch OBB. Ale my tam nie wejdziemy, bo nie mamy tiketa na pierwszą klasę. Jak pojedziemy pewnie tym nowym... Najdżetem to pewnie na stówę tam wyjdziemy. Ale dobra, kupujemy kiełbaski i zaraz pokażemy.
Robisz zdjęcie? Nagraj coś do filmu. To? No, nagrywam. No i już po zakupie kiełbasek w Wurstel Boutique po lewej stronie, tutaj widzicie, o, tu Artur właśnie się zajada, ciemna kiełbaska, jak? Tak jak poprzednio? Pyszna? Mhm. Artur mówi, że pyszna, ja się biorę za swoją. Ale no faktycznie, ceny takie austriackie. No, dwie dychy za. Za taką kiełbaskę. No, proszę pamiętać, to jest dworzec, więc ceny akurat takie, jakie są, takie są. Jesteśmy też w Wiedniu. A, jest ok. Jakby ktoś szukał Obaby Lunch. Anker, tutaj można. Coś na drogę jeszcze, Artur? Co? Nic? O, jest nasz zapisany. Niestety nie mamy. O, tu. Kraków, Wrocław. EC 102. 9D do R. A, więc idziemy. Tam, gdzie tu panowie rowerzyści. No i jesteśmy na peronie 9. 9D po lewej stronie Rejet Budapeszt Keleti, proszę bardzo, czyli do Budapesztu Rejet jeździ i to z Malachium. O, i tutaj zobaczcie 16:10 to po prawej stronie. 4 wagony, Kraków Główny. Tak to wygląda. Rejet do Pragi i Budapeszt. No i tu widzimy skład do Bratysławy Petrzalki. Taki sam dwukolorowy. Ale i tam. Odjeżdża jeden, a drugi. No niestety nie umie przeczytać tej nazwy. Nie wiem, ale to muszę strzelić. Który jedzie. Wiem. Tak, on tu ma semafor, bo na tym samym torze stoi. Stoi inny skład właśnie. A ten kończył bieg. No swoją drogą popatrzcie, OBB, Rejet, homologacja na Węgry, na Niemcy. A czemu nie na Polskę? Co stoi na przeszkodzie? No, zastanawia mnie to. Dlaczego akurat na Polskę nie ma? Czekaj, co tu teraz nagrywamy? Nagrywamy teraz do Brook and Deleita, czyli tam, gdzie myśmy byli. Jestli on to nějak stále pracla. Wir haben Pasteck 3, bitte benutzen Sie die Ausstiege im Fall Richtung rechts. Ladies and Gentlemen, our next stop Bratislava. We shall arrive at platform 3. Please use the exits on the right side of our train. Das österreichische Zugteam verabschiedet sich. Ich wünsche noch einen schönen Aufenthalt oder angenehme Weiterfahrt. The Austrian train to Mr. Grüße, goodbye. Wish you a pleasant stay or a pleasant further journey. Hallo, Hans. Metropolita. Co da prosto? Serwisem
Ale u nas pali te hamulce. Spalił? A co to za wlak dokąd? Z Brna. Do Brna. Za minutę mam odjazd. Ciekawe, bo odjedziemy później. Idę wygrzeć. Mhm. Nie, to byśmy tu stali. Wjeżdżamy z Stare Mesto Ochrackiego coś tam. Tu stoi Słowacki Ekspres chyba. Z Luchcianowic do Prachę w Ryszowice, on nas puszcza pewnie. O, Wektron. O, i właśnie takie coś stało takie wcześniej. O, właśnie taki Arriwy, Zliński kraj, dwa las, szpiemy z Różnicy. No. My mamy albo nic opóźnienia, albo minuta. Widzimy się później. O, Drogowice. I zbliżamy się do stacji. Przerów. Nasz pociąg strasznie przypala hamulce, przynajmniej nasz wagon. Ja dam swoje. To jest bardzo długi dojazd. To jest 40, a ty przez kilometr jeszcze jedziesz prosto. A to całkiem dawno byliśmy, ponieważ podróżowaliśmy Legio Jetem z Brna. A ten film już jest teraz? Nie, bo teraz pilsner robisz. I właśnie tutaj odbija Lego Jet, który jedzie do Brna. Obrotnica. Oj. Składy, Skody. Co to jest za Skoda? 160? Nie, tam. Tamta to jest 242. No i Przerow. No i plan. I oprawy kolejowych wozidel. Co? Oprawy kolejowych wozidel. Taki zakład naprawczy. Opóźnienia. Hranice na Murawę. Ol kraj. Ol kraj. Przez Lipnik nad Becofem. Olomoucki kraj. To są Olomouca pewnie. Idę wyjrzeć. To jest. I ruszam. Tu stoi ta pantera do Hranic. 642,275. I te niemieckie spalinówki. One do Liebachca jeździły. A gdzie teraz jeżdżą?
kiwka. A w którym miejscu są te sprawy? Czeskie trebole tam. O, tu wiszą gadki czyjeś. O, fajnie tak mieszkać. Jeżdżamy do studenki. Tu jest skład cargo. Parę wagonów. Manewruje się. I 742. 445.0. Z drugiej strony regionowa do Wilowca. Jakiś taki wagon. No i ta bocznica. No i jest pełna frajda, tam gdzieś tu w kolei taki przejazd. No, aż tu kiedyś się stoi na peronie. Co ciekawe, z drugiej strony pogoda wietrza. Grupa postojowa w Ostrawie. Stacja Ostrawa Mariańskie Wody. Pracownicza. Mamy do Ostrawy Chlebnej nad Rzeźnim. 80. Czyli mamy 5 minut opóźnienia. Zostaje nam 10 minut postawy planowej, bo dokumuję. Express do Pragi.